Kolejny odcinek Urokiego Dokiego, baby. Słuchajcie, ludziska, zaczęliśmy już trzeci świat, ale taki prawdziwy świat. Prawdziwy trzeci świat dopiero rozpoczniemy w przyszłym odcinku. Jeżeli dobrze pamiętacie, to sytuacja wygląda tak. Zimowa tundra tutaj jest i zaraz odblokujemy sobie możliwość rozwalania skał i takich podobnych. Ale tutaj jeszcze nam zostały takie dwa poziomy, z czego spękane wzgórza zrobimy od samego praktycznie zera, nie licząc tych 19 diamentów, no i talizmanu potrzebnego do odblokowania tego świata. Elora. Spyro, Ripto wciąż żyje i odciął nam drogę do zamku. Co gorsza, ukradł kryształ mocy potrzebny do superportalu. Portalu? O nie, to najgorzej. Ale okej, zajmijmy się teraz najpierw tym światem. Niby tutaj sobie pozbierajmy trochę i tak dalej, właśnie tą skałę też będziemy... Słyszycie? Brzmi jak kula, jak orby. I tutaj w skale też są diaksy i w ogóle, ale kupmy umiejętność. Cóż, Spyro, sprawy mają się tak. Mogę cię nauczyć już tylko jednej rzeczy. O nie. Jak to bywa z wartościową wiedzą, tanio nie będzie. Chyba 1000 to kosztowało. Ta, no pewnie. Manewr bodzenia jest naprawdę prosty. Musisz tylko skoczyć, a potem przytrzymać akcję. Chodzi o to. Manewr bodzenia. Patrzcie na to. O to chodzi. O Jezu, jak to fajnie wygląda. Tak, tylko o to chodzi, żeby móc takie coś robić. I to jest ta umiejętność. O Jezu. Zaraz, czy dało się zrobić o tak? Zawsze się dało tak na końcu fajnie przytegować. Patrzcie. O, da się. Dobra. Wszystko się zgadza. Ja to sobie rozwalę jeszcze jedno. Ops. Dwójeczka i od razu sobie kulę weźmy. 44. Wracamy do... Jest prostsza opcja. Idźmy sobie do zacienionej oazy. Przecież w taki sposób. Podróżuj. Tyle. Co ja się bawię? W takie latanie pomiędzy dwoma światami i dopiero gonieniem do portalu, jak mogę takie coś zrobić? No przecież, że... Więc jak dla mnie bardzo fajna opcja, polecam wszystkim i w ogóle. Nie jestem po prostu przyzwyczajony, że można korzystać z tej opcji. Ale okej, ciąg dalszej przygody. To tutaj tak naprawdę spędzimy tylko chwilkę, no i zrobimy tamten świat. Ten poziom, znaczy się. A tam to trochę będzie zabawy. Ojoj. No ale okej, lećmy. Tak, już to widzieliśmy. Czy serio się tylko tak długo ładowało intro? Serio? Albo i nie, okej. Tak, tobie znowu pomagamy. Tak. Musimy tobie pomóc, bla bla bla, żryj to. No i jak zwykle, no poziom się resetuje, ale... Ale nie aż tak. Ała, obrywałem. Dobra, ja cię mam gdzieś. A nie, muszę porozwalać wrogów. Grrr. Jednak trzeba porozwalać tutaj tych przeciwników. Ja sobie tam tak łatwo nie wskoczę. To tak naprawdę na szybko, bez zbieraniny jakiejś niewiadomej. Pyk. Hopsa. No Jezu, szybciej to żryj. A nie, znowu mnie przywrócisz, chociaż może jakiś achievement za to będzie? Nigdy nie wiadomo. No, czemu mi blokujesz? A. Kurde, liczyłem, że go uderzę. Okej, no tak, trzeba było tędy wejść. Chyba, nie wiem, ilu ich musiałem zabić, żeby móc przejść przez tamtą super umiejętność. Szczerze nie pamiętam. Jabłuszko i ty. Chyba z 13 musiałem. Żryj to, a ja znowu oberwę. Ej, ciekawi mnie, czy za przejście przez wszystkie bramy właśnie w taki sposób dostanę jakiś achievement. Nigdy nie wiadomo. Tu chyba będą jakieś dzbany. Ta. Pierwszy, drugi, trzeci. Idziesz? Chodź. O Boże. Nie! To ja tu jeszcze po drodze. O, tego jeszcze jednego zabiję. No i właśnie. Pytanie, czy to się już tam odblokowało? 18. To jeszcze jeden. Dzban. I jest 18. Dobra. O to chodziło. A tak... O Jezu, przewinąłem to, dobra. Za tobą. Okej, tutaj jest 8 jego braci.
Muszę w taki sposób to wszystko zrobić. Oni się pojawiają znikąd. Pyk, znaczy z jakiegoś tam wodospadu. A tu jest. Ops. Ops. Tu jest kolejny. No jeszcze będzie jeden. A tu jesteś. Ej, zdążę, zdążę. Dobra. Dziękujemy za uwolnienie. To jedyne, co mogę ci dać. Grunt, że to nie skała. No takie skałopodobne, bym powiedział. Czyli ten klejnocik. Dawaj tą kulę, orba, cokolwiek to jest. 45. I tu powinny być ostatnie diaksy. Jak mnie pamięć nie myli. Si, cały poziom. Jak jest cały poziom, to oznacza, że idziemy do spękanej wzgórz. I zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. W tym poziomie, jakie to zrobimy, to już mamy setkę. Czyli dwa światy i ten trzeci, krótki, ostatni. O, fenomenalnie. Nie mogę się doczekać. Fuck. I tutaj wam pokażę oczywiście intro, bo nie widzieliście, nic nie widzieliście jeszcze w tym poziomie. Ale będzie trochę zabawy. Jedna minigierka będzie mnie wkurzała. I mam nadzieję, że wszystkie diaksy zbiorę w miarę szybko. Ale zaraz zobaczycie. Klimat jest fajny. Poziom ładnie wygląda. O nie! Ups. No dobrze. Czas na zabawę. Ciąg dalszy przygody. Czyli jednak jak filmik się ładuje, to i od razu poziom. Super. I oni robią właśnie coś takiego, że nutkami odblokowują ten zamek. A tam jest przejście do końca poziomu i właśnie w taki sposób to zrobiłem. Ich 6 sobie podblokowywałem, zebrałem 19 diamentów przez przypadek. Dziękuję za uwolnienie mnie. W kamieniach wciąż jeszcze są uwięzione satyry. A bo ty satyr i są satyry, okej. Luz. Tu czemu to jest odblokowane, to ja sam nie wiem. Ale jak widzicie, no nie zbierałem przesadnie nic. Witam serdecznie, panie smoku. Słodki jesteś jak na czworonoga. Chętnie oprowadziłabym cię po naszej świątyni, ale zgraja tępych skałołupków wszystko wraca w kamień. Skałołupków. Luzik. Ile tutaj do zbierania? 403 orby. Nie będzie źle. Ale za co jeden orb był, to już sam nawet nie pamiętam. Kurczę. Tu niektóre krzaki to są wrogowie, to też muszę uważać. Nawet już nie patrzę na te punkty umiejętności, bo ja to wszystko po prostu będę robił sam. O, ops. Mhm. I te drzewka to też czasem wrogowie. Okej. Sparks zjedz. Ja to będę przewijał ogółem. Czy ty chcesz ze mną gadać? Nie. Ja to będę przewijał, po prostu stopniowo będzie ten zamek się niszczył i tyle. Cała sprawa. Tak to wygląda. Dobra, tutaj też będzie sporo zabawy z rozwalaniem tych wrogów i zbieraniem wszystkich rzeczy. Czy tutaj wszystko wziąłem? Tak, wydaje się, że tak. W razie W, jak zwykle, mamy Sparksa. Co? Sparks? Czy mi coś pokazujesz? Halo, Sparks? Aha, w tamtym kierunku. A, tu, dobra. A, jednak nie tak wszystko. Okej, krzaczory. Trzeba bardzo uważać. Oj, tych pszczół nigdy nie... Znaczy, nigdy nie lubiłem, Boże, zawsze nie lubiłem tych pszczół. One były takie tandetne, tak wkurzały, że sobie nie wyobrażacie. A tutaj jeszcze jeden typek jest, no ta. Widziałem. I ich do lawy ogółem trzeba będzie wepchać. No to sobie taką zabawę na później zafundujemy, już myślałem, że spadnę. Okej, wracamy na główną ścieżkę. Po prostu idziemy cały czas górą do samego końca, dopiero później będziemy sobie tam schodzić na dół, ogarniać resztę poziomu. Kolejny typek. O kurde! O te skały, Jezus, myślałem, że oberwę. Okej. Nie wszystkie te drzewca są, wiecie, są wrogami w tej grze. Tu. I kolejny satyr, siemka.
Dobra, raz wam pokażę, jak to wygląda. Jep. I to jest absolutnie tyle. Dobra, nie będę tak przesadnie sprawdzał, bo wydaje mi się, że i tak wszystko zbieram. Ej, halo. O, okej. To chyba będzie krzaczek. A jednak nie. A to było zwykłe drzewko. XD. Dobra, już 5 mam. Świnka tańczy nawet, ale jaja. A nawet nie wiedziałem, że może sobie świnka tańczyć. Wiem, że czasem zasłaniam coś takiego właśnie, co się pojawia, czyli 5 na 6 na przykład teraz jest ich uwolnionych. No czemu nie mogłem przewinąć? Wspaniale być wolnym! Jeszcze tylko jeden satyr do uwolnienia! Luz! A ty się... nie śmiej. O kurde. Biedna świnka, przepraszam, wiem. No jak tu zajdę, to się nie wespnę z powrotem. Ops. Uff. Okej. Okej. Tu wydaje się, że jest... a, drzewko. No i tu już mogę sobie schodzić swobodnie. No dobra, to zostawię sobie tę część planszy na później. Tu już to dookoła. Ja wiem, że tutaj będę musiał super szybkością w tą bramę wjechać. Czemu ty się śmiejesz? XD? Och, smok! Może ty mi pomożesz? Moja psia psiuła utknęła w tym pokoju i nie wie, gdzie jest klucz. Masz pojęcie, jak trudno znaleźć ślusarza o tej porze? Zgaduję. Wyważ drzwi budynku. No to tak jak mówiłem. A nie możesz po prostu otędy przejść, jesteś na tyle mała. XD. Czy tam? Dociera. Ogień? Niby tak. Dobra, nieważne, bo się tym bawię i bawię. Niepotrzebnie. Pyk. No i otwórzmy już go. Teraz, kiedy już uratowałeś wszystkich satyrów ze spękanych wzgórz, możesz się udać do świątyni. Tak, i tam jest zakończenie planszy i to jest tyle. Ale co nas bardziej teraz interesuje, to ta minigra. Fenomenalna. I co? A czemu tego rozwalić nie mogę? Halo, przepraszam. Chyba od drugiej strony. Dopiero tą super prędkością. 14 wrogów. Ile już mam? 12. To chyba sobie kilku już wepchniemy do tej lawy. Si. Okej. Dobra. I jeszcze ty. I jeszcze raz. 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 XD. Dobra, z głowy pan. Ile już mamy tych? No, prawie połowa. Nie jest źle. Okej, okay, my będziemy sobie ich później tak zabijać, ale jeszcze sobie właśnie wróćmy do tej przez świetnej minigry. Czyli... a, no tak. Nie mogę ich rozwalić. Mogę ich bardziej popchnąć. Siema. Eksperymentowałem z nowym eliksirem. Chętnie bym go wypróbował, ale skałołupki znacznie mi to utrudniają. Mógłbyś mnie eskortować? No, pewnie, że tak. Świetnie! Trzymaj te skałołupki z dala ode mnie, to zaniosę eliksir do łowcy. A, to jest najlepsza minigra. Bo to jest taka trochę typowa pamięciówka. Gdzie on pójdzie dokładnie jak? I na ile ja oberwę? Gdzie ty polazłeś? Typie. Dobra. Jak ty będziesz skręcał? Pewnie tutaj. O, what the... dzięki, kamero. Fenomenalnie. Pomożesz mi? Tak, 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 pomogę ci. Kurde, już mam Sparksa zielonego, nie podoba mi się to. Fucking bullshit. Dobra, ty popchnięty, tego nie trafisz, prawda? Proszę powiedz... o Jezu, że go nie trafisz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Teraz się tobą muszę zająć. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I Jezu Chryste, jak ja nie znoszę tego. No, 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 no. Gdzie ty polazłeś, gdzie ty polazłeś, gdzie ty polazłeś? Tędy, 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 dobra, dobra. Czy tutaj będzie ten? Gdzie ty? Debilu! Okej, okay, mówiłem, że to jest typowa pamięciówka. Się debil cofnął. Dzban głupi.
I po kamieniu. O! O, stary, moje stopy odżyły. Popilnujesz tego dla mnie? Orba, to jest mój orb, nie twój. Od dzisiaj jest mój, na zawsze. Póki tu jesteś, może miałbyś ochotę rozwalić ze mną kilka drętwych skałołupków? Mhm. Super! Kiedy trafię któregoś z łuku, musisz wyjechać mu z rogów, zanim się podniesie. Pamiętaj, żeby puść, trzeba podskoczyć, a potem wcisnąć akcję. Puść. Czyli ta umiejętność. Właśnie teraz się przyda. On strzela z łuku, do którego wpierw? No. Dobra, nie marnujmy czasu. Okej. Okay. Bylebym trafiał. To do tego czasu będzie dobrze. Dobra, idziesz, Hunter. Może nie będzie tak źle. Dopóki nie zacznie odwalać i nie zacznie do czterech naraz strzelać. Okej, teraz do tego. Już ich mało zostało. A ty gdzie strzeliłeś? Chcesz znów spróbować? Tak więc wyjaśniając, był mały błąd i on we mnie trafił, a gra tego nie przewidziała, bo gra przewidziała, że trafił w któregoś z nich. Cała magia. Ach, te bugi w tej grze. No niestety. Jak w łapkę trafię, to już jest z głowy. Okej, teraz ten. Chyba. Ta. Czyli nie mogę się zbliżać. Po prostu ja tą strzałę na siebie przyjmuję, no nie? Ej, no! Co się dzieje właśnie? Okej, gra się zbugowała? Czy mi się tylko tak wydaje? Muszę jedną rzecz zobaczyć, bo... Nie, what? Czemu mnie coś niewidzialnego bije? O kiego tu chodzi, grzyba? Ej, stary, bo coś mi tu nie pasuje. Tak. Czy jak jednego takiego zabiję, to on jeszcze jakimś magicznym sposobem żyje? No patrzcie. Okej, dobra, może to tylko tamte dwa dzbany takie są. Jeszcze raz. Dobra, ten na spokojnie. Okej, ten też. Jeszcze raz ciebie. Teraz chyba działa. No przecież ja cię trafiłem z banie. What the fuck? Dobra, ale już działa chyba. Ale już chyba się odbugowało. To fajnie ogółem. To fajna minigierka. Przecież była taka prosta. Miała być taka prosta. Ja tego absolutnie nie rozumiem. No strzelaj w tamtego. Dobra. Jest chyba dobrze. Ale to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Jeżeli jeszcze raz coś takiego się zbaguje, to ja już nie wiem. No dobra, teraz strzała poszła, faktycznie. Świetny z nas duet! Proszę, nie mogę powiedzieć alchemikowi, ale w tej chwili jestem na niego troszkę wkurzony. On cię uratował, dzbanie. O co tobie chodzi? Nie wiem, ja mogę mieć zastrzeżenie faktycznie, że coś się zwaliło z tym poziomem i ja tego nie rozumieć. Ja tego nie wiedzieć, o co chodzić. Ale okej. Niech jej będzie.
Jezu Chryste. Dobra, czy, a właśnie, tutaj widzę jeszcze jedynkę. Czy dookoła tego? A, no właśnie. Jest poukrywane. I chyba dopiero teraz tak, tutaj. Pik. Ale już mam to za sobą. Masakra. Przecież to zawsze było w miarę proste, chociaż to nie była moja ulubiona gierka. A to takie coś. Tak się to popsuło. Pyk. 25. Jak tam stan? No, już ładnie, ładnie. Okej. A teraz jeszcze ważniejsza rzecz, mianowicie... Tak, super prędkość, ale w drugim kierunku. Musimy trochę tutaj rzeczy porobić z nią. O ile dobrze pamiętam. Najpierw tą... Super. Najpierw tą dopiero uratujmy. Tak właściwie. Jezu, to bieganie dotąd to jest... A, tragedia. Jeszcze raz. Bo to trzeba pamiętać, kiedy odpowiednio skoczyć. Super! Może jeszcze w sumie ciebie odepchnę, bo ty mnie... O, tak. Oczywiście, Kamero. Dobra, wypchnijmy go, bo on będzie naprawdę bardzo, bardzo przeszkadzał. Dobrze, wpadłeś w końcu. Jak to jest głupie, dlatego nie lubię tego poziomu. Ale będzie z głowy, ale i tak majestatycznie wygląda, to muszę potwierdzić. Dobra. Pum. Jeszcze kolejna próba. Okej. Elo. No psiułko. Och, wspaniale, że rozwaliłeś dla mnie te wrota. Już myślałam, że nigdy stąd nie wyjdę. Mam tu taką wypasioną kulę. Proszę, weź. Proszę, wysiuł. Już bierę. 48. No i jeszcze będzie... Nie, to wszystkie już, 3 kule. Okej, to już tylko nam zostało zbieranie diaksów. Ale z tej super prędkości jeszcze muszę skorzystać z jednego względu. Bo... Tu. Bo jest gdzieś skarb. Dobra, może inaczej. Muszę najpierw ulokować. Gdzie jest ten skarb? To chyba jakoś tutaj był. Tak, tam. To ja sobie wskoczę. Gdzieś tutaj, z tego mostu zeskoczę. Tak, to tak jak w oryginale to robiłem. Muszę bardzo, bardzo uważać. Świnko, przydasz się bardzo. Dziękuję. I Sparks go normalnie zjadł po prostu, a nie że... O Jezu, gdzie motylek? Dobra, próba numer jeden. Okej, próba numer jeden się udała od razu. No i zawaliście. Teraz tylko sobie was wepchnąć. Dawaj. Pyk. O. Dobra. Żeby sobie na spokojnie pozbierać to wszystko. Chyba jeszcze dookoła tutaj będzie. Albo mi się tylko tak wydaje. Nie! Nie ma. Nie ma, panie. No jeszcze mi trochę ich brakuje. Wiem, że tutaj jest. O, drzewko jedno. O, świniaka chyba zrobiłem. A wy to skąd znowu, krzaczory, się pojawiliście? Przecież wszystko porozwalałem. Ale głupstwo. Ciebie to ja, panie, trochę wepcham w tym kierunku. Ciekawe, czy jest osiągnięcie za wepchanie wszystkich. Sam nawet nie wiem. Okej. 336. No, jeszcze troszeczkę. Okej, ale teraz chyba muszę wrócić sobie... Tędy? Nie, tędy nie wrócę. Okej. Super speed. Albo i nie, bez super speeda, po prostu tędy. Patrzcie w ogóle na tą minimapkę, jak ona wygląda. Masakrycznie sporo jest tego. Tutaj chyba coś pominąłem. Czy to po prostu wejście na górę? No dobra, diaksy pominąłem, to jest pewne. No, zaraz będziemy szukać. Oj, coś ci nie pykło. Siema. Ciebie to chyba najlepiej tędy. Gdzie ty spadniesz? Czy tutaj jest kawałek lawy? Okej, tu nie ma kawałka lawy. To dopiero tam jest. Który mnie jeszcze bije?
No fuck you. Czy tutaj jest jakiś dzban? A tu jest jeszcze jeden dzban. Wszystko się zgadza. O, Sparks idealnie. A czy ja cię nie zepchnąłem wcześniej? Mogę cię, kurczę, inaczej zepchnąć. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Atakuj mnie. Ops. 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 No. W końcu. Jeszcze ty. Do tego skrawka lawy. Finally. To już chyba wszyscy. Taką mam, kurczę, nadzieję. Jak nie, to trochę trudno. O, pogrąco gigantów jest. O, no i ładnie. Ej, to mi się podoba. Spark spoka mi. Tam chyba na końcu będzie trochę. Okej, na górę idziemy. Tam chyba na samym końcu będzie trochę diaksów. No to też najważniejsze, bo ja stamtąd nie zabrałem. Właśnie tutaj gdzieś. Weźmy talizman, no nie mam, ale jeszcze raz. Teraz zapewne czekasz na te wszystkie ochy i achy, podziękowania za pomoc i inne takie. Przykro mi, nic z tego. Siedziałam tam tylko dlatego, że lubię mieć spokój. W każdym razie, fauny kazały mi dać ci ten talizman. O ty wazonie głupi. No dobra, mamy talizman, który już miałem. Tak, ten talizman został już zebrany. Ej, koniec. Nie narzekam. Okej, zrobiliśmy cały świat już na 100%. Yeah! A jednak się podoba. Ale wszystkich was zabiłem, skąd wy się pojawiliście? Nie mam pytań, ale udało się. Kurczę, w końcu. Jesienne równiny całe zrobione na stówkę. Mi się to podoba. Czyli zostało nam, no nie wiem, 3-4 odcinki? Myślę, że bardziej 3. Szybko to już skończymy, tak mi się wydaje. Nie wiem, trudno mi obliczyć. Bo możemy w jednym posiedzieć więcej, w drugim mniej, ale wyjdzie to w praniu. Tak więc, słuchajcie ludziska, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, już został ostatni świat, a potem idziemy do Spyro 3. Jeżeli wam się podobało, łapka, słup, komentarz, dzwoneczek, wszystko. Trzymajcie się. Hej, hej!